Witaj w poradniku, dzięki któremu dowiesz się, jak dodać zdjęcia do kontaktów w telefonie, tak aby łatwiej identyfikować znajomych, gdy do nas dzwonią. Współczesne smartfony wyposażone są w aparaty fotograficzne, dostęp do internetu i szereg multimedialnych funkcji. To dzięki nim mamy możliwość przechowywania na telefonie zdjęć, rysunków czy grafik, które można w łatwy sposób przypisać do znajomych na liście kontaktów. Dzięki czemu, jeśli ktoś znajomy do nas dzwoni, na ekranie telefonu wyświetli się jego zdjęcie lub grafika przypisana do kontaktu. Aby rozpocząć, na ekranie głównym wybierz kontakty. Wyświetli się lista z kontaktami. Teraz wybierz kontakt z listy lub utwórz nowy. Pamiętaj, jeśli kontakt jest zapisany na karcie SIM, nie jest możliwe przypisanie do niego zdjęcia. Tylko kontakty zapisane w pamięci telefonu mają możliwość przypisania do nich zdjęcia oraz kilku dodatkowych informacji. Na filmie wybierzemy już utworzony kontakt zapisany w pamięci telefonu. Wyświetlą się szczegóły kontaktu. Przypisanie zdjęcia jest bardzo proste. Wystarczy wybrać ikonę twarzy w górnym rogu ekranu. Wyświetlą się dostępne opcje. Obraz pozwala na przypisanie zdjęcia z galerii telefonu. Należy wybrać zdjęcie. Skadrować je, przesuwając bądź zmieniając niebieski obszar. Kiedy wszystko jest jak należy, wystarczy wybrać gotowe. Wybrany kadr pojawi się w kontakcie. Kolejną interesującą opcją wyboru zdjęcia jest obrazy według osób. Aby z niej skorzystać, musimy mieć w galerii zdjęcie z przypisaną etykietą twarzy. W naszym przypadku nie mamy takiego zdjęcia. Przejdźmy zatem do galerii. Naciśnij przycisk powrotu do głównego menu i wybierz ikonę Galeria. W galerii wybierz zdjęcie osoby, którą chcesz przypisać do kontaktu. Następnie wybierz przycisk Menu i z rozwijanego menu wybierz Ustawienia. Zaznacz opcję Etykieta twarzy i wróć do poprzedniego ekranu, naciskając przycisk Wstecz. Na zdjęciu wokół twarzy pojawi się żółta ramka. Wybierz ją i ponownie wybierz Dodaj nazwę. Otworzy się lista z kontaktami. Zaznacz kontakt, do którego ma być przypisana dana osoba. Zdjęcie zostanie automatycznie opisane. Teraz, gdy dotkniesz zdjęcie z przypisaną osobą, automatycznie wyświetli się jej nazwa z listy kontaktów. Jeśli wybierzesz nazwę, pojawi się szybkie menu, między innymi z możliwością wykonania połączenia telefonicznego, wysłania SMS, MMS. Zdjęcie jednak nie zostanie przypisane do kontaktu. Aby to zrobić, wróćmy ponownie do kontaktów przyciskiem powrotu do ekranu startowego. Wybierz kontakty. Na liście wybierz kontakt do edycji i ponownie wybierz obrazy według osób. Tym razem wyświetli się zdjęcie z przypisaną etykietą twarzy. Wybierz je. Odpowiednio skadruj w niebieskiej ramce i na zakończenie wybierz gotowe. Zdjęcie zostanie przypisane do kontaktu i wyświetli się na liście. Pozostałe dostępne opcje przypisania zdjęcia to Zrób zdjęcie, gdzie automatycznie uruchamia się aparat, umożliwiając zrobienie zdjęcia i przypisania do kontaktu. Oraz opcja Notes S, umożliwiająca zamiast zdjęcia przypisanie do kontaktu fragmentu notatki. Teraz, jeśli ktoś znajomy będzie do nas dzwonił, obok nazwy wyświetli się również zdjęcie kontaktu. To wszystko. W ten oto prosty sposób nauczyłeś się, jak dodawać zdjęcia do kontaktów w telefonie. Dziękujemy i zapraszamy do oglądania pozostałych poradników.